Dzień dobry. Witam Państwa na konferencji Ruchu Palikota poświęconej ustawie Prawo o zgromadzeniach. Pozwolę na początku tylko Państwu przypomnieć o tej antyobywatelskiej ustawie, którą paradoksalnie promuje Platforma Obywatelska, która już dawno zatraciła charakter obywatelskości i jest, tak jak to wielu powtarza, antyobywatelska. Nowa ustawa między innymi przerzuca odpowiedzialność za zgromadzenie na przewodniczącego tego zgromadzenia. Nowa ustawa proponuje zwiększenie i wydłużenie terminu z 3 na 6 dni. Nowa ustawa pozwala organom odmawiać organizacji zgromadzenia. Też nie do końca wiadomo z jakich powodów, gdyż katalog jest bardzo enigmatycznie opisany w ustawie. Zanim oddam głos Łukaszowi, który powie o tym, co się dzieje teraz z ustawą w Senacie, ja tylko podkreślę, że ta ustawa proponuje przeniesienie odpowiedzialności na organizatorów. Ta ustawa proponuje, aby to osoby uczestniczące w manifestacji były odpowiedzialne za wszystko. Za bezpieczeństwo, za przejście. Policja tak naprawdę ma nic nie robić. Dowodem na to są słowa Bronisława Komorowskiego, autora tej zmiany. Pozwolę sobie Państwu zacytować. Uzbroimy policjantów w przekonanie, że państwo polskie zadbało wcześniej o to, aby zgromadzenia nie były organizowane tak, że to jest problem odpowiedzialności policjanta i ryzyko policjanta, podkreślił Bronisław Komorowski. Proszę Państwa, myślę, że ktoś tutaj się pogubił. Przykro mi to stwierdzać, że pogubiła się głowa państwa. Mam nadzieję, że Senat będzie mądrzejszy i podejmie odpowiednie decyzje. Oddaję głos Łukaszowi. Witam Państwa bardzo serdecznie. Rozpocznę od tego, że ten ostatni poniedziałek doszło do rzeczy niezwykłej krakorii. Chciałem Państwu nie odpowiedzieć. Mianowicie na rynku głównym o godzinie 18 odbyła się demonstracja przeciwko właśnie tej nowelizacji prawa o zgromadzeniach, gdzie ramię w ramię manifestował PiS, SLD, Ruch Palikota i praktycznie cała opozycja. Po raz pierwszy widziałem taką sytuację, kiedy ramię w ramię członkowie Ruchu Palikota z członkami PiS-u złączeni w jednej sprawie, ponad podziałami partyjnymi, bez żadnych incydentów występowali wspólnie. I to było coś fenomenalnego. Ale jest też druga ciekawa rzecz związana z tą nowelizacją tej ustawy, a to są właśnie prace w Senacie. Otóż dwie senackie komisje, Senacka Komisja Praw Człowieka i Senacka Komisja Praworządności, mimo iż zdominowane tak cały Senat przez senatorów Platformy, opowiedziały się jednoznacznie za odrzuceniem w całości tego prawa, nowelizacji prawa o zgromadzeniach. Wbrew stanowisku Platformy, wbrew dyscyplinie partyjnej. Te dwa fakty, moim zdaniem, pokazują, jak w ogromnym stopniu ta ustawa narusza wolności obywatelskie i jest zagrożeniem dla demokracji. Pozwolę sobie Państwu zacytować jeszcze senatora Piniora, również z Platformy Obywatelskiej. Na mieście żartuje się, że przy tej nowelizacji my byśmy w PRL nie mieli żadnych szans. Komuna nigdy nie zostałaby obalona, żadna manifestacja nie byłaby możliwa. Senator Piniora mówił to rzeczywiście półżartem, pół serio, ale niestety jest w tym gorzkie ziarno prawdy. Cały dorobek nasz, z którego jesteśmy dumni, po roku 89, wolność, którą wywalczyliśmy, demokracja, którą wywalczyliśmy i wszystkie jej konsekwencje, to, że jesteśmy w Unii Europejskiej, to, że państwa zachodnioeuropejskie się z nami liczą, to, że wykonaliśmy gigantyczny skok cywilizacyjny, to wszystko jest w jakiś sposób zaprzeczane przez istotę tej nowelizacji. Istotą tej nowelizacji jest bowiem ograniczanie wolności obywatelskich w sposób niespotykany w żadnej innej demokracji. Dlatego chciałem zaapelować do swoich byłych kolegów, senatorów z Platformy, którzy teraz są poddawani ogromnej presji, ażeby jutro w głosowaniu jednoznacznie opowiedzieli się za odrzuceniem tej nowelizacji. Ja wiem, jakie oni są sytuacje, bo sam często też byłem w takiej sytuacji, ale uważam, że dobro Polski jest znacznie ważniejsze od dobra jakiejkolwiek partii. Jednocześnie też podkreślam, że jeśli Senat zachowa się inaczej, jeśli prezydent podpisze tę ustawę, to my i tak mamy gotowy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Jestem pewny i mogę Państwu zagwarantować na 90%, że Trybunał Konstytucyjny uchyli tę ustawę, bo ona jest w sposób istotny w paru punktach niekonstytucyjna.